Macie te wasze stanowiska. Budzik, koszulę, psa i smoking. Poukładane jest to wszystko i przewietrzane raz do roku. Na waszych biurkach mruczą tarcze, jak stery tarcze telefonów. List podyktujesz sekretarce, zanim odwiozą cię do domu. W mojej łazience spłuczesz z siebie ten zasłużony, ciężki dzień. Powiesz, że czujesz się jak w niebie i tak jak zwykle powiesz, że ja jestem twoja, Marilyn Monroe. Przy mnie się czujesz jak Belmondo, Gregory Peck, Alain Delon. Dzisiaj ujrzałeś mnie na mieście, puściłeś przodem żonę, dzieci i zanurzyłeś się pospiesznie w ten tłum, co wyszedł ci naprzeciw. A w domu żona, ta legalna, jak nakręcona pozytywka, skrzypi, że jesteś stary łajdak, że cię rajcuje byle dziwka. Nieważne, że dziś garb swój czujesz, bo ja jedyna tylko wiem, że ty się przy mnie wyprostujesz, że będziesz znowu Superman. Tu stoi twoja Marilyn Monroe. Przy mnie się urżniesz i wyleczysz. Czy to nie miłe? No sam powiedz. Lubię was, moi dyrektorzy. Tytani w biurach i w pościeli. Lecz nie jest lepiej mi, ni gorzej, gdy was odstawiam po kolei i tylko czekam nieustannie. Ciekawe, który z was to zrobi, że przyjdzie tu wuj najzwyczajniej. Inaczej mi po prostu powie. Spokój i trochę żal.